witam serdecznie, Staszczyk Niezależnie. Witam na portalu radomsko24.pl i Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani Iwona Mazurkiewicz, radomszczanka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Uczestniczka również drugiej edycji Sanatorium Miłości. Zgadza się. Kobieta petarda, tak gdzieś wyczytałem. No tak mówią o mnie, ale chyba to ma pokrycie, nieskromnie powiem. Pani Iwono, no jest pani rozpoznawalna. Nie określę popularna, bo rozpoznawalność jest co innego niż popularność, ale nie męczy to już pani? Myślę, że nie. Ja zdecydowanie kocham świat, kocham ludzi i dla mnie to, że ludzie mnie zaczepiają praktycznie w każdym miejscu, gdzie się pojawiam, niezależnie czy to jest Warszawa, czy to jest Radomsko, czy to są inne miejsca. I jestem bardzo przychylnie nastawiona do ludzi, którzy chcieliby się przywitać, zagadnąć, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. Jeżeli mogę swoją osobą dać w ten sposób cząstkę swojej radości, to jestem otwarta. To dobrze, to niech pani powie, czy ma ta pani teraz więcej wrogów czy przyjaciół? Po tym programie. Myślę, że te hejty, które przeczytałam o sobie, w jakiś sposób na początku raniły. Później się oswoiłam, bo hejtowana jestem nie tylko ja, ale praktycznie i gwiazdy telewizji i wszystkie osoby, które się w jakiś sposób pojawią w mediach. Ja czuję się osobą bardzo dobrą, o naprawdę bardzo dobrym sercu, taką osobą, która chętnie pomaga ludziom, osobą, która jest przychylna i jest uśmiechnięta. I myślę, że nawet dzisiaj, będąc w mieście, osoby znane, mniej znane lub bardziej znane otwierały szeroko ręce i witały się ze mną. Także myślę, że chyba bardziej czuję, zdecydowanie bardziej gdyby przychylność. Ma pani teraz to doświadczenie telewizyjne, ma pani to doświadczenie od kuchni, poznała pani, jak ten program wygląda. Gdyby pani miała to doświadczenie przed rozpoczęciem pracy na planie tego serialu Sanatorium Miłości, podjęłaby pani jeszcze raz? Zdecydowanie tak. Trochę chciałbym poznać kuchni, czy faktycznie więcej było takich materiałów faktycznie, jak my to mówimy żargonem telewizyjnym, na setkę kręconych i wpuszczanych do serialu, czy więcej scen takich, gdzie no reżyser pracował? Myślę, że tych wyreżyserowanych sytuacji było na miastka, była naprawdę cząstka tylko i ja w tym momencie mówię o przygotowanych aktywnościach typu motolotnia, czy to, co widzieliśmy na ekranie. No ale te rozmowy w pokojach. To szło na żywioł. Rano no, ale wiedzieliście, że kamera jest, operator jest. Kamera wchodziła, musieliśmy być pod kamerą, że tak powiem. Ale na przykład było, no to mówcie sobie o czymś, rozmawiajcie sobie o czymś. No i teraz trzeba było szybko myśli zebrać, żeby no jakiś tam dialog poprowadzić ze współlokatorką, czy w autobusie, czy gdziekolwiek te rozmowy się odbywały, czy po spotkaniu na przykład po grzybobraniu. To szło z naszych ust i no zresztą te niektóre śmieszne powiedzonka chyba świadczą o tym. A jest też taki zarzut stawiany, że jako uczestniczka była pani w stosunku do innych za młoda. No właśnie z taką opinią się zetknęłam już na castingu. Zaraz po castingu wyszła na zdjęcie ze mną pani przed budynek, bo chyba osobom, które rokowały na to, że przejdą dalej, robiono takie zdjęcia. Nie jestem do końca pewna, że tak to się działo. Niemniej to zdjęcie zostało zrobione i pani mi powiedziała, mimo że to objęte było jeszcze tajemnicą, że mówi pani Iwono, rozbiła pani system. Jedyną przeszkodą jest za młody pani wygląd. Chociaż w hejtach spotkałam się, że jestem staruszką pomarszczoną i tak dalej. No dobrze, ale w takim razie tam mogą startować osoby, kobiety i mężczyźni powyżej 60 roku życia? Tak. Jak jest to zapisane w regulaminie? To jest 60+. 60+. Bez chyba ograniczeń wiekowych, bo najstarszy uczestnik miał 79 lat, Gerard, i jego sprawność fizyczna, intelektualna i taki ogólny sposób bycia chyba spowodował to, że został przyjęty, żeby pokazać seniorom, że w tym wieku też tak można fajnie wyglądać. No dobrze, ale teraz część seniorów, bo to można ich, seniorów można w tym wypadku podzielić na takie dwie kategorie. Są osoby, które bardzo dużo w życiu przeżyły, straciły swoją najważniejszą osobę w życiu, czyli męża czy żonę, i im wtedy jest bardzo trudno się odnaleźć i mówią, że one by nigdy w takim panelu nie wystąpiły, bo jednak jest ten ból, jest ta strata, czy to minęło 10 czy 15 lat. A inni mówią, że no, trzeba spróbować życia, bo życie jest tylko raz i trzeba jeszcze tego szczęścia doznać. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja straciłam dziecko, urodziłam drugie dziecko również z wadą serca, gdzie życie zagrożone było i to bardzo mocno, była operacja w Holandii. Straciłam drugiego męża, bo raz się rozwiodłam, drugi raz wyszłam za mąż i po 7 naprawdę wspaniałych latach straciłam tą osobę i to był ból nie do przeskoczenia dla mnie na ten czas.
półtora roku ogromnej traumy. Ja z natury jestem pogodną osobą, natomiast po śmierci męża ja, może to nie była depresja, ale to była niechęć do życia. To, co już mówiłam w wywiadach, że prosiłam się o śmierć, bo nie umiałam sobie znaleźć miejsca. W momencie, kiedy pojawiła się szansa zaistnienia w takim programie, ja nie ukrywam, że na początku nie chciałam tam być, nie byłam gotowa. Pod namową mojej sąsiadki zdecydowałam się i absolutnie nie żałuję. Były rozmowy z Martą Manowską, gdzie poruszane były nasze emocje, nasze przeżycia i tak dalej. Ja pokazałam tylko cząstkę mojego życia. Nie chciałam się użalać nad sobą, zresztą i tak było to bardzo bolesne, ale ja myślę, że tak jak pan redaktor powiedział, że życie mamy jedno i trzeba się śmiać. Ale te rozmowy takie przeprowadzane, ten wywiad taki później chyba w ostatnich odcinkach, to był tak kręcony, tak już powtórzę, raz i koniec, czy on był powtarzany? Bo tam emocje były niesamowite wśród niektórych uczestników. Może mam dreszcze w tej chwili. To było kręcone raz i telewizja nam powtarzała, że telewizji w każdym momencie chodzi o nasze emocje. Nawet kiedy jechaliśmy na jakiekolwiek zajęcia, my nigdy nie wiedzieliśmy, co gdzie i co. Po to, żeby w momencie, kiedy coś zobaczymy, żeby był ten autentyczny entuzjazm, zadowolenie, emocje, radość, no nie wiem, bo w sumie cieszyliśmy się niejednokrotnie jak dzieciaki, jak nastolatkowie. Wie pani, też jeszcze poruszę taki temat, że niektóre osoby mówią, no tak, no wzięła udział w tym programie, bo tak naprawdę to, przepraszam za takie określenie, bez chłopa nie może żyć. Ja się spotykałam z różnymi zarzutami, przebywałam 20 lat za granicą, prawie 20 lat. W tym czasie przeżyłam traumę właśnie śmierci mojego męża. To była Holandia. Najpierw była Anglia, później była Holandia. Ja nie ukrywam, że nie mam problemu absolutnie z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi czy ze znalezieniem sobie partnera do życia. W Holandii absolutnie nie szukałam, bo ja nie byłam gotowa na związek gdzieś tam w świecie, bo wiedziałam, że chcę wrócić do Polski. W momencie, kiedy wróciłam, zajęłam się bardzo mocno domem i ogrodem. Tęskniłam za bliską osobą, nie ukrywam. Najgorsze były wieczory i poranki, kiedy się człowiek budzi sam i niektóre sytuacje, kiedy tej drugiej osoby bardzo brakuje. I myślę, że w międzyczasie to, że pojawił się program, ten właśnie program, skorzystałam. No to teraz już zapytam wprost. A dzisiaj budzi się pani sama? Dzisiaj nie budzę się już sama i mogę się z tą radością podzielić wszystkim i na wizji, ponieważ epilog został pokazany 3 sierpnia, gdzie wszyscy widzowie zobaczyli happy end tego zdarzenia. Chociaż nie ukrywam, że z sanatorium miłości, z programu wyszłam nie jako para. Ja jeszcze nie byłam zdecydowana na ten związek. Bo tam chyba było dwie osoby bardzo zainteresowane. Trzy nawet, bo to Adam był, dobrze pamiętam. Nie, Waldek, Wojtek i Gerard. I Gerard. Gerard jako najstarszy uczestnik. I Gerard jako najstarszy. Wygrał. Skradł pani serce. Skradł moje serce. Ja potrzebuję w tej chwili pewności, chociaż nigdy nie jesteśmy pewni do końca drugiego człowieka, ani nawet może samego siebie, ale Gerard się wyróżniał swoim, z jednej strony luzackim życiem, bardzo dużym poczuciem humoru, a z drugiej strony swoim bardzo takim dżentelmeńskim podejściem do życia. Duża różnica wieku. Jest duża różnica wieku, 18 albo tylko 18. Aż albo tylko. No właśnie. A proszę powiedzieć, z innymi uczestnikami, uczestniczkami utrzymujecie kontakt na zasadzie telefonów, życzeń imieninowych, urodzinowych, czy no wiadomo, spotkania są ograniczone z powodu koronawirusa, ale czy takie, do takich spotkań dochodzi? Zawiązały się takie przyjaźnie prawdziwe? Zawiązały się takie przyjaźnie prawdziwe. Na początku myślę, że dzwoniliśmy częściej do siebie. Z czasem to się tak jakoś troszeczkę wycisza. Chociaż powiedzmy w 80% utrzymuję kontakt telefoniczny, a z grupą 5 osób, licząc również mnie, utrzymujemy ścisły kontakt. Było spotkanie u mnie w domu. Niebawem spotykamy się w Zabrzu. Chcemy to robić, chcemy podtrzymywać to, co przeżyliśmy tam na planie. A śledzicie te plotki, które pokazują się na różnorodnych portalach, no, które no, tak jak pani już powiedziała, nie zawsze mają coś wspólnego z prawdą? Ja w tej chwili przyznam szczerze, że nie mam czasu już w tej chwili na to. Na początku, ojejku, pojawiła się jakaś informacja, trzeba sprawdzić, kto co napisał i tak dalej. Myślę, że to też w jakiś sposób oswoiło mnie już, że po jakimś tam filmiku czy pokazaniu się w mediach są komentarze. W tej chwili Gerard czyta bardziej niż ja, albo Stenia, która jest zorientowana w prasie. Ja w prasy w ogóle praktycznie kupuję, a czasami były artykuły o nas, więc dowiaduję się od osób trzecich.
Czasami to robię, ale nie jest to już takim priorytetem, żeby coś tam o sobie przeczytać. Nie wiem, czy o tym możemy powiedzieć, bo nie zakończyła Pani przygody z telewizją. Wiem, że będzie reklama, w której zobaczymy Panią. Nie wiem, możemy coś na ten temat powiedzieć, czy tego to ja nie wiem, czy możemy mówić, czy nie, Nowy Rost. Ale póki co zobaczymy Panią. Tak, zobaczymy, bo jest kontrakt już podpisany, także że no coś tam się fajnego dzieje. W zeszłym tygodniu byłam w Warszawie na nagraniach razem z Gerardem, na nagraniach z panią Ulą. Jest to osoba, która prowadzi Bądźmy Razem i emisja będzie 13 sierpnia, 6:50, o ile dobrze pamiętam. Pani Iwono, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Było bardzo miło, a Państwu dziękuję za uwagę. Była to kolejna rozmowa w programie Staszczyk Niezależnie. Zapraszam na kolejne. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.